Piotrze, zapewne za jakiś czas będziemy mieli okazję porozmawiać dłużej, tak jak zostało to już wcześniej obiecane, na temat zarówno rozgrywki mistrzów, jak i Twoich wrażeń z okresu pobytu tutaj. W każdym razie ja jestem osobiście zachwycony tym, co pokazałeś nam tutaj. Jesteśmy właśnie po finale Ligi Mistrzów 2-1 z Bayernem Monachium. Wszystkie możliwe trofea zostały zgarnięte. Nie widzę po tobie, ani nie widziałem wcześniej zbyt wielkich emocji. Podchodzisz do tego, wydaje mi się, bardzo analitycznie. Powiedz mi, tak naprawdę nie interesują mnie już te wyniki, wszyscy je znamy, wszyscy podziwiamy, ale co się dzieje w twojej głowie ogólnie? Co się dzieje w mojej głowie? Ciężko to powiedzieć, bo emocje są na pewno. Są emocje, których raczej nie uzewnętrzniam w takich sytuacjach. Raczej staram się na tym, żeby znaleźć rozwiązanie i dojść do celu. Ale Wielkie, nie ma to jakieś wielkie tajemnice. ja rozumiem, ale wiesz, przyjeżdżałeś tutaj na pewno z jakimś takim minimalnym przynajmniej znakiem zapytania. Jak to będzie zagrać przeciwko mnie, przeciwko Dobiemu i przeciwko Damianowi, który ostatecznie, jak wiemy, nie dojechał z powodów niezależnych od niego, czy już nie wnikam, ale na pewno miałeś jakiś znak zapytania w głowie i ostatecznie nie wiem, jak się odnalazłeś w tym wszystkim. Czy to było po paru meczach, że już wiedziałeś, że to jest to, czy to było przy piątym dniu, czy przed drugim, czy przy trzecim, bo jestem ciekawy. Powiem tak, znak zapytania był duży, bo nie nastawiałem się na wygraną czy na drugie miejsce tutaj. To, że powiem, co ma być, co będzie, tak to widziałem. Plan był tylko tyle, żeby wygrać z Magdą chociaż jeden mecz, żeby się zmierzyć z Łukaszem i to, że powiem, udało się wykonać. Kiedy byłem pewny tego, że to idzie w dobrym kierunku, chyba dopiero, gdy już mogę się doliczyć tego, że jestem już pewien zwycięstwa, to już kilka miesięcy w grze temu, kiedy już było pewne, że nikt nie zdobędzie więcej punktów niż ja. I wtedy też był na pewno pełen spokój już był relaks, bez jakichś tam wielkich myśli o tym, a co jak odpadnę z Ligi Mistrzów, a co jak odpadnę z Pucharu. Chociaż muszę przyznać, że od samego początku gra Chelsea wygląda bardzo dobrze. I będę spokojny o to, co się będzie działo. Wiesz, ja podziwiam Ciebie generalnie za to, jak przetrzymałeś ten cały okres do stycznia, ponieważ no, każdy, kto spojrzy sobie nie wiem, wejdzie sobie w ustawienia Football Manager 2015, widzi, że Chelsea nie ma zbyt głębokich rezerw, Nie, nie ma. nie ma dublerów na kluczowe pozycje, a tobie jakoś się udało ten cały, w sumie to był, nie wiem, sierpień, tak? Sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Czyli 5 miesięcy udało się to jakoś wszystko przetrwać i no nie wiem, bo ja tak szczerze ci powiem, że skupiałem się na swoim zespole i nie wgłębiałem się, jak rotujesz składem, jak to wygląda, ale nie wiem, może zdradzisz, jak można sobie poradzić, mając bardzo skromny skład i potrzebę radzenia sobie w innych rozgrywkach. Tutaj nie ma reguły na to. Tutaj miałem dużo szczęścia z brakiem kontuzji na najważniejszych pozycjach. Hazard czy Costa, czy Cuadrado, czy Oscar przeżyli cały sezon bez dłuższego urazu. Chyba tylko Cuadrado był chwilę kontuzjowany i to na samym starcie sezonu. Więc na pewno w przodach, tam gdzie nie było zmienników, tam nie miałem też problemu z obstawieniem tych pozycji. Dobrze też, że kilku zawodników Chelsea jest bardzo uniwersalnych. Mogę na przykład Willian'a ustawiać na wielu pozycjach pomocy. Również miałem wypożyczenia z Barcelony. Był Munir, był Sergio Roberto. Oni na pewno przydali się bardzo mocno w rotacji, zwłaszcza przy połowie sezonu. Zresztą z Munirem ciekawa historia, bo pół roku był u mnie, po czym pół roku w Arsenalu. No niestety historia jednak nie zakończyła się żadnym happy endem, ponieważ u mnie skończył tylko i wyłącznie w rezerwach z uwagi na brak możliwości zgłoszenia do jakichkolwiek rozgrywek, no ale jest to rzeczywiście ciekawostka. I fajnie, że to wykorzystałeś generalnie, bo była taka możliwość. I no ja mówię, ja jestem naprawdę, jestem pełen podziwu, ponieważ ja osobiście nie miałbym
że tak powiem, sobie nie wiem, tylu umiejętności i tyle odwagi, żeby puszczać do gry zawodników, nie wiem, 92% kondycji, a tobie pewnie się to zdarzało, prawda? Tak, zdarzało się puszczać piłkarzy nieco podmęczonych. Oczywiście z myślą o tym, żeby ich zmienić w przerwie meczu czy chwilę później. Nie powiem, że nie było źle. Naprawdę piłkarze przygotowani dobrze kondycyjnie i nie miałem też z tego powodu problemów większych podczas sezonu. Wytrzymywali bardzo często grę co 3 dni. Ja generalnie myślę, że całą twoją drogę i w ogóle twoją pasję do Football Managera omówimy sobie w ogóle kiedy indziej, ponieważ obiecany wywiad na pewno nastąpi, prędzej czy później. W każdym razie dzisiaj chcielibyśmy pokazać ostatnią planszę, czyli jak wszyscy widzimy, nie wiem czy ta lampka tutaj nam nie przeszkadza za bardzo, ale nam spróbuję ewentualnie wyłączyć. Proszę bardzo, czyli Chelsea świętuje historyczne zdobycie poczwórnej korony, czyli Piotr udowodnił nam wszystkim, że zaczynając praktycznie od zera, od niczego, oczywiście mając do dyspozycji dobrych piłkarzy, można w pierwszym sezonie dokonać naprawdę rzeczy wielkich i myślę, że każdy z Was ma taką samą szansę, wystarczy odrobina samozaparcia, odrobina wiary w siebie, a także zapatrywania się w takie wzory, do których na pewno zalicza się Piotr. I chciałbym pogratulować Ci, Piotrze, generalnie, ponieważ byłem Twoim zarówno przeciwnikiem, jak i też kibicem na końcu. I mam nadzieję, że Twój przykład i przykład także Krzysztofa, z którym też pewnie sobie porozmawiamy, na pewno nie dzisiaj, ponieważ to nie jest odpowiedni moment, zachęci innych graczy do próbowania, do walki i do uczestnictwa w rozgrywce mistrzów, a także do tworzenia własnych taktyk, do myślenia i do generalnie do sprawiania sobie radości, bo generalnie do tego się to chyba sprowadza. W każdym razie, Piotrze, gratulacje. Jutro i w przyszłości porozmawiamy sobie dłużej. W każdym razie dzisiaj kończymy. Krzysztof, pomachaj wszystkim. Ja wiem, że jest trudno. Nie, że jest trudno, ale na tym kończymy. Mamy dzisiaj, spójrzmy na datę. Już jest 18 styczeń, pierwsza w nocy. Tutaj także troszkę jesteśmy opóźnieni. Jesteśmy Wam dłużni wiele, wiele screenów, wiele opowieści, ale będziemy funkcjonować z tym. Będziemy starać się robić to jak najszybciej, tylko możemy. Dziękujemy. Do zobaczenia w przyszłym roku.